Cześć, jestem Gosia i dzisiaj będę Twoim przewodnikiem po Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Nasza uczelnia składa się z trzech budynków. Pierwszy z nich, a zarazem główny, znajduje się właśnie tutaj, w Chorzowie przy ulicy Sportowej 29. Dojedziesz tutaj własnym samochodem oraz komunikacją miejską, ponieważ wokół znajduje się kilka przystanków, a jeśli preferujesz dojazd pociągiem, to ze stacji Chorzów-Batory na spokojnie dojdziesz na uczelnię w ciągu 15 minut. Tutaj będziesz mieć większość swoich zajęć oraz znajdziesz wszystkie działy obsługowe w USB, dlatego swoje sprawy studenckie załatwisz na przerwach, także w soboty. Drugi budynek w USB zlokalizowany jest w Chorzowie, przy ulicy Armii Krajowej 11. To właśnie tam mają zajęcia słuchacze studiów MBA. Czasami Ty też przyjedziesz tam na swoje zajęcia, ale bez obaw. Plan ułożony jest tak, żeby w danym dniu Twoje zajęcia odbywały się tylko w jednym budynku. Natomiast trzeci budynek w USB znajduje się w Katowicach, przy ulicy Wyszyńskiego 7, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. To właśnie tam zajęcia mają słuchacze studiów podyplomowych. Skoro już jesteśmy przy budynku głównym, wejdźmy do środka, pokażę Ci najważniejsze miejsce na uczelni. Jesteśmy teraz w holu głównym. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać danego działu w USB, spójrz na ścianę, a nasz kierunkowskaz pokieruje Cię tam, gdzie chcesz trafić. Naszą wycieczkę po budynku zaczniemy od biura rekrutacji, od którego właśnie każdy przyszły student zaczyna swoją przygodę z USB. Tutaj możesz złożyć wniosek o przyjęcie na studia, które rozpoczynają się w marcu lub październiku. Im szybciej się zapiszesz, tym większą zniżkę możesz dostać, a świadectwo maturalne możesz donieść po wynikach. Na parterze znajduje się Biuro Karier i Praktyk. Miejsce, które każdy student musi odwiedzić przynajmniej raz. To tutaj dowiesz się o płatnych stażach oraz pracy dla studentów. Współpracujemy z ponad 80 firmami na Śląsku. Nasi partnerzy biznesowi wspierają nas poprzez nadzór merytoryczny przy tworzeniu nowych specjalności i kierunków studiów. Jeśli marzysz o wyjeździe na Erasmusa, zajrzyj do działu współpracy z zagranicą. Aktualnie mamy podpisane umowy z 52 uczelniami wyższymi w całej Europie. Krążą legendy na każdej uczelni wyższej. To słynny dziekanat. To właśnie tutaj, jako student w USB, będziesz przychodził regularnie. W tym miejscu możesz podbić swoją legitymację, złożyć wniosek o stypendium, czy pobrać potrzebne Ci zaświadczenia. Nasze panie też są legendarne, zawsze uśmiechnięte i chętne do pomocy. Nieważne na jakim kierunku studiujesz, tutaj będziesz nieraz. W naszej bibliotece znajdziesz ponad 40 tysięcy książek i czasopism. W budynku znajdują się dwie duże aule. Każda z nich jest w stanie pomieścić 300 osób. To właśnie tutaj odbywają się wykłady, konferencje i wydarzenia, na które zapraszane są znane osobistości ze świata polityki czy mediów. Wykłady będziecie wspólnie odbywać na dużych salach lub aulach, jednakże laboratoria i ćwiczenia będą się odbywać w mniejszych grupach, na które Twój kierunek zostanie podzielony na początku roku akademickiego. W sali takiej jak ta będziesz mieć zajęcia z podstaw technologii informatycznych. Jest to przedmiot obowiązkowy na każdym kierunku. Na kierunku informatyka studenci uczą się w sali wyposażonej w sprzęt Apple iMac, każdy z oprogramowaniem Adobe. Na takich samych komputerach pracują profesjonaliści zajmujący się grafiką komputerową. Dla studentów kierunku Język Angielski w biznesie została w tym roku przygotowana pracownia do tłumaczenia symultanicznego. To właśnie tutaj studenci będą uczyć się oprogramowania CAD oraz tłumaczenia ustnego. Sala, w której się teraz znajdujemy, to strefa studenta. Tutaj możesz odpocząć pomiędzy zajęciami, skorzystać z komputerów lub porozmawiać ze znajomymi z roku.
Na terenie całej uczelni działa bezpłatne Wi-Fi. Wystarczy, że zalogujesz się do sieci. Jesteś sportowcem lub chciałbyś dołączyć do drużyny? Na terenie WSB w ramach klubu uczelnianego AZS działają różne sekcje sportowe. Tutaj nasi studenci mogą także reprezentować uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Śląska. Mam nadzieję, że dzięki tej wycieczce choć trochę poznałeś WSB w Chorzowie i za niedługo zobaczymy się na tych korytarzach. Do zobaczenia!